Cześć, mam dla Was rewelacyjny przepis na wegańskie krówki. Zresztą zobaczcie, co przygotowałem wczoraj dla Was. Już troszeczkę zjadłem, ale są naprawdę rewelacyjne. Zapomniałem wyłożyć papierem do pieczenia, ale jakoś sobie radzę. Przepis jest bardzo szybki, a przede wszystkim smaczny. Delikatnie zapychają, ale mają w sobie sporo masła orzechowego i pasty kokosowej, także nie ma wyjścia. Zaraz Wam wszystko pokażę, jak je przygotować. Krówki mają dwie warstwy. Pamiętajcie tylko, żeby trzymać je w lodówce, bo inaczej mogą być dość miękkie i brudzić ręce. Do przygotowania krówek potrzebujesz 100 g dropsów czekoladowych, to jest całe opakowanie, 100 g syropu z agawy, 280 g pasty z orzechów ziemnych i 200 g musu kokosowego. Pierwszy krok to będzie połączenie syropu z agawy z pastą kokosową, z musem kokosowym. To nam się nagrzeje, ładnie nam się wymiesza mus kokosowy z syropem z agawy, a potem dodamy pastę z orzechów ziemnych. Z tego powstanie taka jednolita masa, którą podzielimy na dwie części. Zresztą zaraz wszystkiego się dowiecie. No już bardzo ładnie nam się wymieszało. Za chwileczkę dodamy pastę z orzechów ziemnych. Tak wygląda nasza pasta. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. Jak gotowe? Można dodawać. Ok, czyli masę mamy gotową. Teraz dzielimy ją na dwie porcje. Pierwszą porcję dajemy. Co teraz robimy? Teraz będziemy grzać wodę. Delikatnie rozpuścimy nasze dropsy czekoladowe w kąpieli wodnej. Sprawdzę, czy dobre na pewno. Jak tam dropsy rozpuszczają się? O, widzę, że już są rozpuszczone. A w międzyczasie chłodzi nam się spodnia, tak? Spodnia się mówi, czy? Dolna. Dolna, o, dolna warstwa. Dobra, także dropsy nam się już rozpuściły. I teraz wymieszamy dropsy z drugą częścią, z tą pozostałą częścią masy. Okay. Okay, teraz zostało nam to tylko wygładzić i krówki gotowe. Jest to bardzo prosty, szybki przepis. Jedynie tutaj nas stopuje czas w lodówce, żeby się schłodziło i ta masa tak stężała. Będą dwie warstwy. Jedna mocno orzechowa, a druga czekoladowa. Wszystko gotowe, teraz na 2 godzinki do lodówki, żeby nam to fajnie się schłodziło.